Cześć wszystkim. Nadszedł już czas, żeby opowiedzieć troszeczkę więcej na temat tego motocykla. Jest to Barton Street R 125. Motocykl legitymuje się mocą 10,8 koni mechanicznych. Mamy tutaj do czynienia z silnikiem Zongshena, czyli jest to pewniak, taki sam jak w Bartonie GT. Te silniki robią tam około 50, czy tam powyżej 50 tysięcy kilometrów, jak będą dobrze serwisowane, czyli często zmieniany olej, no to te przebiegi będą nawet troszeczkę większe. Jeśli chodzi o opony mamy tutaj marki, której praktycznie chyba nikt z nas nie zna. Ta marka nazywa się Chao Yang. Z przodu mamy 90x90 felga 17, z tyłu również jest felga 17, 120x80. Motocykl, który kosztuje 8600 zł. I te opony naprawdę jak na tą cenę są bardzo przyzwoite. Kiedy spadł deszcz, przyznam szczerze, że bałem się o to, czy nie będą się ślizgać i od razu tracić kontakt z asfaltem. Przy normalnej jeździe, takiej jak to zazwyczaj w deszczu bywa bez ABS-u, czyli zachowawczej, z prędkościami tam do 50 km na godzinę, czy tam nawet chwilami, być może nawet i te 50 było przekroczone, ale to naprawdę w bardzo niewielu sytuacjach. Przy hamowaniu nie miałem żadnej sytuacji takiej, że opona na chwilę straciła jakkolwiek kontakt z podłożem i zaczynało się ślizganie. Na suchym również no nie było takiej sytuacji, żebym się bał o swoje życie. I jestem naprawdę zdziwiony, że nawet pod palcem czuć, że ta opona jest dość miękka. Dalej, jeżeli chodzi o prowadzenie tego motocykla, tak naprawdę można powiedzieć, że dużo rzeczy jest bliźniaczych. Nie prowadzi się tak samo jak Barton GT. Jest to też zasługa wyprofilowanej inaczej kierownicy. Tutaj mamy tą kierownicę bardziej nakedowo. W Bartonie GT była ona wyprowadzona do góry. Tak bardziej, no tutaj, żeby zachować, powiedzmy sobie, te proporcje GT czy ADV. I teraz tak, przy niskich prędkościach jego manewrowość określiłbym jako dosłownie rowerową. Nie sprawia żadnego problemu i oporu, ale też ze względu na jego niską masę, 124 kg, dosłownie zachowuje się jak rower. Kiedy już ruszymy i nabieramy prędkości, troszeczkę się to zmienia. Zaczyna się on usztywniać, jeżeli chodzi o jego zachowania, ale nie usztywniać w takim znaczeniu, że jedzie tylko na wprost, nie. Dalej manewrowość jest na bardzo dobrym poziomie. Po prostu znika ta typowa lekkość rowerowa. Staje się takim, no, nadal lekkim, ale już prowadzi się jak motocykl. Jeżeli chodzi o jego plastiki, to w cenie 8600 zł naprawdę, no, tak naprawdę znalazłem tylko jedno miejsce, tutaj z tyłu, które pokażę Wam na przebitkach, gdzie spasowanie jest takie, powiedzmy sobie, do dopracowania. W pozostałych przypadkach no nie ma tu się naprawdę do czego doczepić. Cena jest jaka jest, każdy ją widzi. Plastiki są normalne, przyzwoite, nic tu nie odstaje, nic tu nie trzeszczy. Też jest to poskręcane na śruby, które no, mi się na przykład no, nie odkręciły, więc nie mogę powiedzieć, żeby jakość tego sprzętu była jakaś, no, powiedzmy sobie, niska. Tutaj mamy bardzo fajny element, jest on plastikowy, taka a la kratownica. Dodaje on na pewno takiego zadzioru. Jeśli chodzi o jego pracę, pozwolę sobie odpalić teraz silnik, żebyście posłuchali, jak on pracuje. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o wchodzenie na wysokie obroty, to sam tłumik jest dość głośny i w szczególności słychać to, jeśli jedziemy w jakimś tunelu czy pomiędzy barierami dźwiękochłonnymi, to naprawdę pomimo tego, że jesteśmy w ruchu i jadą obok nas inne pojazdy,
sami siebie dosyć dobrze słyszymy. Myślę, że jest to ogromna zaleta, ponieważ w razie czego jesteśmy w jakimś tam stopniu w stanie w tym korku lekko przegazować i będziemy całkiem nieźle słyszali. Teraz jeżeli chodzi o hamulce, to tutaj przeżyłem kolejne bardzo pozytywne zaskoczenie, ponieważ hamulce sprawują się no lepiej niż się spodziewamy. Są dość ostre, jeśli chodzi o hamowanie, i bardzo dobrze wytracają prędkość tego motocykla. Jeśli chodzi o hamulec nożny, również jest całkiem przyzwoicie i motocykl bardzo dobrze wyhamowuje. Następnie z takiego wyposażenia standardowego, jakie otrzymujemy razem z tym motocyklem, nie musimy go w żaden sposób doposażać, to bardzo dobre gmole, jeżeli chodzi o ich szerokość, ponieważ one mniej więcej kończą się w tym miejscu. O, dokładnie mniej więcej w tym miejscu na szerokość, co pozytywnie wpływa na, w razie czego, no jeśli tam zaliczymy jakiegoś paciaka czy przewrotkę, to nie porysujemy sobie tutaj plastików. Tutaj oprze się motocykl na podnóżku, który nie jest chowany. Podnóżek jest na stałe przykręcony tutaj pod ten silnik. Tam jest taka rama i do tej ramy jest to dokręcone. Czy tam wspornik, jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o lusterka, to są całkiem przyzwoite i w porządku. Jeśli chodzi o wielkość, nie pogardziłbym w mieście przede wszystkim minimalnie większym rozmiarem lusterek, ale jesteśmy w stanie z tymi, które są, żyć. Można je całkiem dobrze ustawić pod siebie. Jeżeli chodzi, już jesteśmy przy lusterkach, to wibracje. Ten silnik oczywiście wibruje i te wibracje powyżej tych 6000 są zauważalne, 6000 obrotów są zauważalne na lusterkach. Im wyżej się kręcimy, tym te wibracje są większe i bardziej je widzimy. Niemniej nie jest to tak, że ten obraz tak się nam zamazuje, że nie jesteśmy w stanie niczego rozróżnić. Widzimy zarys, kontury pojazdów, które jadą za nami. Marki prawdopodobnie no, ciężko będzie, żeby ją odgadnąć, ale w bezpieczny sposób zauważymy ten samochód. Warto oczywiście, wiadomo, odwrócić głowę przy zmianie pasa ruchu, ale te lusterka nie są bezużyteczne przy wyższych prędkościach. Nie należy się tego obawiać. Następnie, co jeszcze mogę powiedzieć, to żeby nie było tylko tyle, że chwalę. Z takich najmniej różowych rzeczy to już widzę, że łańcuch będzie taką piętą achillesową, ten na pierwszy montaż. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą w tym motocyklu będziecie wymieniać, bo on troszeczkę nierównomiernie się zaczyna wyciągać. Na szczęście jest to niewielki koszt, łańcuch Dida. To jest koszt chyba około 120 zł, więc no krzywdy ta kwota wam nie zrobi, a większość z was, podejrzewam, że potrafi sobie samemu to wymienić. Dalej, zejdę teraz z motocykla, żeby wam pokazać coś, co jest moim zdaniem w tym motocyklu na duży plus. To ta kanapa. Dzięki temu, że jest ona w ten sposób tutaj wyprofilowana do góry, to swoimi ubraniami nie przecieramy tutaj tego lakieru, nie uszkadzamy go, nie musimy tu już niczego naklejać. Jeśli chodzi o samą pozycję, jest tutaj troszeczkę ta kanapa poprowadzona w dół, co sugeruje nam to, że będziemy siedzieć bliżej zbiornika. Na szczęście materiał, który jest zastosowany na tej kanapie, nie jest śliski. Całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ubrania, to zachowuje się i trzyma nas, więc możemy zająć bez obawy o to, że będziemy zjeżdżać różne pozycje, bo możemy się troszeczkę cofnąć i lekko pochylić, co generalnie, jeżeli się wybierzemy tym motocyklem dalej, a wiem, że jest sporo takich osób, bo jestem na niejednym forum motocyklowym, wiem, że 125 ludzie jeżdżą nie tylko wokół komina, nie są to tylko tam przebiegi do 100 km, ale potrafią ludzie jeździć naprawdę bardzo daleko, oczywiście po Polsce. W większości są to osoby, które jeżdżą na kategorię B prawo jazdy, więc poza granicę raczej wyjeżdżać nie powinny. Co dalej? Tutaj na pasażera mamy, może to nie wygląda na jakoś tak okazale,
ale ja usiądę i zobaczycie, całkiem nieźle to wygląda i też można wygodnie zająć pozycję. Zobaczcie, ja siedzę tutaj i jest tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo miejsca, a mam 1,77 m. Nie jestem jakoś tak specjalnie wysoki, ale no podejrzewam, że partnerka, z którą będziecie jeździć, tudzież na odwrót, będziecie jeździć jako plecaczek z partnerką, no to naprawdę miejsca wam tutaj nie zabraknie. Schodząc jeszcze z tego motocykla, z fajnych rzeczy mamy to, że jest tutaj taki pług, który na pewno w jakiś tam sposób, jeżeli kamień, nie kamień, czy wjedziecie w taką dróżkę jak ja tutaj, to w jakiś tam sposób zaalarmuje i uchroni was przed uderzeniem w silnik. Tutaj mamy solidne uchwyty, jeśli chodzi o pasażera. W przyszłości podejrzewam, że na pewno da się dopasować tutaj jakiś bagażniczek. Na razie takich jeszcze nie widziałem. Co prawda jakoś tam mocno nie szukałem, ale jeśli ktoś koniecznie bardzo chce, są możliwości, można przewiesić tutaj torby. Dalej, tutaj mamy lewitujący błotnik. Wiem, że bardzo duża część z was będzie na to narzekała, że to się nie podoba. Ja akurat mam, jeżeli chodzi o estetykę, to nie będę się wypowiadał, bo każdy widzi to inaczej, ale jeżeli chodzi o względy praktyczne, to jak najbardziej. Nie mamy w trakcie deszczu, czy jadąc po jakimś błocie, ochlapanej kurtki, spodni, ani też tutaj to wszystko zostaje, ten tył czysty. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest jedna z najciekawszych rzeczy w tym motocyklu, ponieważ cena sugeruje nam, że no będzie to bardzo tanio jeździło i no będziemy musieli zaakceptować jakieś tam kompromisy. I tutaj trzeba przyznać, że osoby, które projektowały ten motocykl, a z pewnością są to osoby z kraju najdłuższego muru na świecie, całkiem się postarały, bo mamy tutaj do czynienia z motocyklem, który generalnie zachowuje się tak samo jak Barton GT125. Całość jest odczuwalna jako sprężysta i nie pływa, nie nurkuje, nie doprowadza do sytuacji, że czujemy się na tym motocyklu niepewnie. A całość jest bardziej taka, bym powiedział, ze względu na ten tył, dość sztywnawa. I co ciekawe, ta kanapa jest na tyle sprężysta i na tyle dużo jest tego tutaj, tej gąbki, że w momencie, kiedy trafiamy na jakieś tam większe nierówności, to czujemy, jak tył sobie oczywiście tam pracuje, ale tutaj też ta gąbeczka świetnie spełnia swoje zadanie i amortyzuje nierówności asfaltu. Przejdźmy teraz na szybko do oświetlenia. Tutaj przy okazji zobaczcie, prosty, ładny wyświetlacz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, takimi jak zapięty bieg, godzina, obroty silnika, wiadomo, prędkość, przebieg oraz poziom paliwa. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o oświetlenie, jest ono bardzo przyzwoite. Nie, tutaj naprawdę nie ma co narzekać, że przydałoby się coś mocniejszego, bo ono naprawdę jest wystarczające. Światła stopu działają sobie w ten sposób. Tutaj jeszcze kierunkowskazy są na LEDach z przodu i z tyłu. A jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą warto wspomnieć i pochwalić, to korek wlewu paliwa, który nie zostaje w rękach. Nie jest bezpański, zrobiony jest tak, jak korek zrobiony być powinien, na zawiasie. Na plus.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten motocykl. Podsumowując go, muszę Wam powiedzieć, że warto go kupić z tego względu, że otrzymujecie w tej cenie bardzo dobrze zrobiony tak naprawdę motocykl z bardzo dobrym silnikiem, który nie rozsypie się po jakiejś tam krótkiej chwili. Jest to silnik z wałkiem wyrównoważającym. Macie motocykl, który bardzo dobrze hamuje, całkiem przyzwoicie zachowujące się opony na asfalcie. Jego manewrowość jest, no tak jak jego nazwa sama wskazuje, bardzo miejska, wygodna kanapa, fajna pozycja za kierownicą. Prędkość maksymalną, jaką możecie tutaj osiągnąć, to w złożeniu jest 104 km na godzinę, jeśli chodzi o GPS. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to 115 km na godzinę i wtedy następuje odcinka. Jest ona powyżej chyba 10 tysięcy, czy tam przy 10 tysiącach obrotów. Jeśli chodzi o kwestie przyspieszeń, to również jest to dość dynamiczny sprzęt, podobnie jak Barton GT. Tutaj mamy też ten moduł tak zwany jakby rozszerzony, czyli on tam się kręci właśnie do tych 10 tysięcy. Stąd też ta prędkość maksymalna odrobinę wzrosła. I tak naprawdę, no, trzeba powiedzieć prosto, że nie przepłacamy i płacimy dokładnie za to, co kupujemy. Ja się z Wami już żegnam. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, suba, komentarz. Udostępniajcie osobom, którym wiecie, że są zainteresowane takimi sprzętami i zastanawiają się, czy warto. I do usłyszenia do następnego filmu. Cześć!